Na przykład założone w Krakowie w 1882 roku przez księdza Kazimierza Siemaszkę schronisko dla biednych i osieroconych chłopców. Niósł pomoc doświadczonym przez klęski powodziowe mieszkańcom Podgórza, Krakowa, Przemyśla, Lwowa i Poznania. Ta ofiarność w dzisiejszych czasach materializmu, a tym wdzięczniejsze wywołuje uczucie, że pochodzi od rodaka z drugiej półkuli świata. A żeby móc być dobroczyńcą, potrzeba ciężko pracować, a umieć przy tym zachować w sercu całej czystości miłość do kraju ojczystego. Jednym z największych przejawów mecenasowskiej działalności Erasma Jerzmanowskiego było finansowe zaangażowanie w organizację w 1894 powszechnej wystawy krajowej we Lwowie, zwanej także wystawą kościuszkowską. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale tak bardzo chciała dzielić się swoimi dobrami, a były naprawdę wielkie, dla dobra ojczyzny. To jest jakaś, no znaczy w dzisiejszych czasach to jest w ogóle chyba mało zrozumiałe. Natomiast no, w tamtych czasach to też było bardzo wyjątkowe. Bo oczywiście, że były wielkie postacie, które również działały dla dobra ojczyzny, natomiast on, to było, proszę Państwa, to jest tylko procent jakiś tego wszystkiego, na co on włożył pieniądze. Jak spotkałam się z tymi dokumentami, które po nim zostały, ta lista tego, co on dotował, była wprost niewyobrażalna. Ja naprawdę, to co tam jedna z postaci powiedziała, to był tylko trochę tego wszystkiego, bo film by tego nie ogarnął. On sięgał, znaczy dotował rzeczy, które były porozrzucane wówczas po całym, znaczy można powiedzieć, że to wtedy już, znaczy to był no niekoniecznie obszar Rzeczypospolitej, natomiast porozrzucany po wszystkich zaborach. Tam pisali do niego ludzie z najróżniejszych miejscowości i wspierał naprawdę najróżniejsze inicjatywy i to było naprawdę coś niezwykłego. Ale chyba jednocześnie nasi rodacy traktowali Jerzmanowskiego troszkę jak taką samonapełniającą się skarbonkę. Tak, no to niestety trochę wychodzi cecha chyba człowiecza, nie chciałabym powiedzieć Polska, bo tych polskich cech trochę tu więcej powychodziło w tym filmie, w tych historiach. Natomiast dużo też było na ten temat artykułów w prasie, która się ukazywała i takiej krytyki tych ludzi, którzy rzeczywiście się do niego zwracali no, o byle bzdurę. I on bardzo starał się rozważnie te pieniądze przeznaczać, no bo nadciągaczy, czy takich właśnie panie, sfinansuj mi pan sklep, czy kup mi pan coś tam, no była cała masa. Z tych opisów wynikało, że pod tym Grand Hotelem, no to kolejki się ustawiały i rzeczywiście tam przynoszono różne rzeczy do sprzedaży, żeby on to kupił. I prawdę powiedziawszy, to jemu było trochę przykro, że tak to się odbywało, że musi się od tego odganiać, no. Ale z tego filmu pani wynika, z całej biografii Jerzmanowskiego, że to był człowiek, który chyba no, przerastał swoje czasy albo urodził się w niewłaściwych czasach. Trudno mi to jest powiedzieć. No, gdyby się nie urodził w takich czasach i nie przeszedł tej całej historii, nie wiem, czy... Chodziło mi o to, że gdyby urodził się w czasach, kiedy działają profesjonalne fundacje, ludzie zajmują się tym zawodowo, pewnie byłoby łatwiej. A z drugiej strony, no gdyby nie on, to byśmy nie wiedzieli, że można pieniądze spożytkować, czyli pieniądze nie są po to, żeby je zarabiać. Tak, dokładnie. Poza tym wydaje mi się, że dobrze żył w tamtych czasach, bo po nim rzeczywiście bardzo wiele zostało. I to jest niezwykle cenne. Odkrywanie też, znajdowanie tych miejsc, bo ja mieszkam w Krakowie bardzo długo, ale nie miałam kompletnie świadomości na przykład tego, że on sfinansował te witraże Mehofera, czy ten witraż w kościele w Prokocimiu. Już nie mówię o innych rzeczach, o których jest mowa w filmie, ale o wielu też, tak jak powiedziałam wcześniej, film nie mówi. Więc jest, to na pewno jest wielka wartość, że jednak to po nim zostało, to te takie trwałe ślady, że to mu zawdzięczamy. No i może właśnie też dzięki pani filmowi krakowianie w końcu się dowiedzieli, skąd się wziął Park Jerzmanowskich. Oj tak, to jest ból, że to jest rzeczywiście postać bardzo mało znana. I
muszę przyznać, że gdyby ja też nie za bardzo znałam ją, dopóki nie zaczęłam robić filmu o Polskiej Akademii Umiejętności. I robiąc film o Polskiej Akademii Umiejętności, poznałam Erasma Jerzmanowskiego. A wcześniej też nie wiedziałam. I właściwie kogokolwiek, jak już padła decyzja, że robimy film o Jerzmanowskim, mówiłam o Erasmie, że robi o Erasmie Jerzmanowskim, to 99% ludzi mówiło, a kto to jest? No właściwie tylko mieszkańcy Prokocimia, ci, którzy chodzą do Parku Jerzmanowskiego, no to wiedzieli, że jest Park Jerzmanowskiego, no. Ale dalej też nie wiedzieli, kim ta postać była, więc jest to naprawdę wielki zapomniany, tak można by powiedzieć. Trochę nagroda Jerzmanowskiego w kręgach naukowych, odkąd ją reanimowano paręnaście lat temu, to rzeczywiście kręgi naukowe, i to było, jak rozmawiałam wcześniej z twórcami, z innej okazji, to dla nich to jest wielkie dzisiaj również wyróżnienie. To może nie są gigantyczne pieniądze, chociaż są bardzo duże, bo 100 tysięcy to jest duża kwota dla fundacji jednej, czy dla siostry Małgorzaty, czy dla Anny Dymny, dla każdego to są duże pieniądze. Ja mówię, to nie są tak wielkie pieniądze jak Nobel oczywiście, ale na warunki polskie to dalej są fantastyczne pieniądze i wielkie, wielkie wyróżnienie, więc te środowiska sobie ogromnie cenią, że mogą taką nagrodę otrzymywać. W takim razie, kończąc, pani film powinien się nazywać teraz Filantrop Erasm Jerzmanowski, nareszcie przypomniany. Dziękuję. Tak. Interotenus Nacione Polonus. Są z nami pani Alicja Jackiewicz, przepraszam, reżyserka. Pan Cezary Andruszewski, producent. Jest? Jestem. I pan Krzysztof Czarnota, autor scenariusza. Zapraszam. Wszyscy jesteśmy tutaj, jak siedzimy. I wielu z nas tutaj jesteśmy kresowiakami. To pytanie odwieczne, kim jestem? Kim ty jesteś? Kto ty jesteś, Polak mały? Co to znaczy? I to jest pytanie, które nigdy się od nas nie odklei. I bardzo dobrze. I jeżeli można było na tle fantastycznego rodu Andruszewskich pokazać właśnie jedną z dróg lub rozdroży człowieka, to jest piękne, bo to jest świadectwo. Ja szczególnie dziękuję. Dziękuję tobie, Cezary, że chciałeś sięgnąć, usystematyzować, pięknie wydać księgę rodu. Mam nadzieję jeszcze do kupienia, do zdobycia. Ciężko, ale jeszcze miejmy nadzieję, trzeba będzie znowić. Ale jednocześnie, że chciałeś sięgnąć po to ważne pytanie i zdobyć się na pozyskanie funduszy i zrobienie małymi w sumie środkami ważnej rzeczy. Tak myślę. Ważnej? To mówię tak prawie do pana Cezarego. Ja odniosłem takie wrażenie, oglądając ten film, że przypomniał się od razu Miłosz i Ziemia Urlo, w którym on opisuje swojego stryja, też lekarza. Bardzo podobna biografia, też z Kresów Wschodnich. I pamiętam, że o stryju Miłosza mówiło się, że był oryginałem, ale w takim bardzo pozytywnym sensie tego słowa. Pan też odnosi wrażenie, że pański stryj był takim oryginałem? Nawet dziadek takiego określenia używa w pamiętniku, że był oryginałem. Bo jak wspomniałem o tych seansach spirytystycznych, to nie bez kozery, dlatego że stryj bardzo głęboko wierzył w moce nadprzyrodzone i dzieciaki mu robiły różne żarty. Wiem, że na sznurku jakieś mankiety mu wyciągały z pokoju, on biedaczysko gonił za tymi mankietami, bo już trochę nie dowidział pod koniec życia. Także, no to, ale osobiście, pewnie tak, to co pan powiedział, to prawda, natomiast osobiście myślę, że to jest bliższe do Doliny Issy, bo to jest taka nostalgiczna podróż do czasu przeszłego dokonanego i
to już są rzeczy, które nie wrócą. Moim zdaniem wartość tego pokazu, tej historii polega na tym, iż pokazujemy pewien obraz z przeszłości, pewnych relacji, obraz pewnego świata, który bezpowrotnie został stracony, ale to jest obraz, który może być wzorem, przykładem, przykładem tego, jak ludzie współżyli, tak? Właściwie nie sądzę, żeby oni w jakiś sposób chcieli mówić o swoich narodowościach, bo nie do końca pewnie identyfikowali, ale po prostu kochali ziemię, z której pochodzili. Byli z nią tak silnie związani, że nawet po tych wszystkich tragicznych przejściach potrafią o tym wciąż mówić, no tymi obrazami. Na pytanie, skąd jesteś, jak to stąd, prawda? Tak odpowiadali. Tak, tak, to słynne, tutejszy jestem. Jestem tak, tutejszy. Pytanie. To może jeszcze pytanie do autora scenariusza. Proszę się nie obrazić, ale jak się ogląda takie historie, to się wydaje, że scenariusz to sam się pisze po prostu. To są tak barwne postaci, tak niesamowite historie, rośnie pod tam jest autor scenariusza. Niech pan się broni. Nie, ale to w zasadzie pan odpowiedział na to pytanie. Autor scenariusza jest niepotrzebny. Tym bardziej, że tutaj był tak zwany kłopot bogactwa, bo mieliśmy bardzo duże rzeczy i tu się obronię, bo ktoś musiał to uporządkować. Bo tu można było pokazać 10 godzin tego filmu i no, nie dałoby się tego obejrzeć. Więc ja dokonam takiego jakiegoś skrótu. No to jest czy scenarzysta, czy autor, no to w zasadzie ma jedną rolę, jedno zadanie, opowiedzieć historię, tak? Czy sprawić, żeby ona dała się opowiedzieć, czyli żeby był początek, rozwinięcie i zakończenie, no i tyle. Tak niewiele, trzeba, żeby być scenarzystą. Bardzo państwu dziękuję. Oczywiście, że tak. Za spotkanie. Postać, bo to jest tam, jeżeli jeszcze mogę dołożyć coś, mogę? Ponieważ myśmy korzystali oczywiście z księgi rodu, że tak powiem, Andruszewskich, ale to, czego ja się dowiedziałam z listów Gabrieli Zapolskiej, to jest kopalnia wiedzy. Bo oczywiście można powiedzieć całą masę rzeczy i dobrych, i złych, jak o każdym człowieku. Ale one, te rzeczy są wszystkie do wytłumaczenia, wszystkie do obrony, wszystkie są na tyle prawdziwe, co i nieprawdziwe. No fantastyczne jest to. To nam daje pełnię człowieka, bo stawianie pomników, to my to znamy, wiemy, czym to pachnie. Natomiast ta postać była głęboko ludzka. Myślę, że to, o czym mówimy tutaj w filmie, o czym także i ty opowiadasz, ten moment dla lekarza w pewnym sensie psychiatry, odebranie życia innemu człowiekowi musiało go naznaczyć potwornie. Do końca życia był tak naznaczony, że nie był w stanie założyć rodziny, nie był w stanie. To nieprawda, że nie uwiodła go, że nie była w stanie go usiedlić. Gabriela Zapolska, myślę, że być może gdyby tylko on tego chciał, to by tak się stało, ale to wszystko jest nieprawda. A zapłaciła nieprawdopodobną cenę. Pomówiona przez rodzinę, tutaj mamy straszliwą plotkarską historię w Krakowie, przez rodzinę męża, gdzie bywał w tym domu, był majordomusem, nagle została oskarżona, że ma romans z twoim stryjem, pradziadem. No straszna sytuacja, ponieważ wyobraźcie sobie, na polowaniu zamiast polować, zamiast uczestniczyć, rozmawiali o sztuce. No tragedia, znaczy na pewno romans. To są straszne historie. Słuchajcie, po tym polowaniu Zapolska dostała list z pozwem rozwodowym, przepraszam, i z obrączką. I nigdy w życiu, do końca jej dni, jej mąż do niej nie wrócił. Wyobrażacie sobie, co zrobiła mu siostra rodzona? Jej, jemu. Moralność pani Durskiej się kłania. Prawda?
pani Alicja Jachiewicz-Schmidt w towarzystwie swojego męża, którego pozdrawiamy serdecznie, Cezary Andruszewski i Krzysztof Czarnota. Bardzo dziękuję. A konsekwencje żelaznej kurtyny trwają nadal. Halinka i Kazik, młodzi przedwojenni uczniowie gimnazjów, liceów, szczęśliwi, wychowani w domach inteligenckich i mimo, że w 1939 roku świat im się zawalił, to starali się nie poddawać, żyć pełnią życia, a do tego działać w podziemnych organizacjach patriotycznych, wierząc, że uda się obalić wroga i przywrócić Polsce wolność. Polscy seryjni. Karol Kot. Reżyser Piotr Litka jest z nami. Zapraszam, Piotrze. Najpierw przemiły obowiązek. Oficjalna nominacja do Nagrody Głównej. Zapraszam. Obejrzeliśmy pierwszy odcinek ośmioodcinkowej serii, tak? Tak. To było 8 odcinków. To był tak głośny proces i tak głośna sprawa w Krakowie. Ja wtedy już byłem na świecie, ale to się nie wiedziałem o wielu rzeczach. Moi rodzice, jak obejrzeli ten film, to powiedzieli tak, to prawda, kobiety chodziły z pokrywkami na plecach. Powiedzieć psychoza to chyba nic nie powiedzieć o tamtych czasach, prawda? O tych wydarzeniach. Proszę Państwa, my realizowaliśmy ten film miesiąc po wybuchu wojny, więc ten temat, można powiedzieć, był bardzo wtedy tematem żywym. Jak traktować kogoś, kto odbiera życie drugiemu człowiekowi? Jak opowiadać taką historię? I muszę powiedzieć, że ten cień wojny do tego stopnia nad tą produkcją wisiał, że ta rozmowa, którą Państwo widzieliście tutaj z Danutą Włodarczyk, ona była realizowana nad granicą z Ukrainą, w miejscu, w które uderzyła rakieta parę miesięcy później. Tam zginęło dwóch obywateli naszego kraju. My byliśmy bardzo blisko tego teatru śmierci, który rozgrywał się za naszą granicą. I tak jak mówię, bardzo mocno ta realizacja wpłynęła na i na klimat tego odcinka, i na naszą pracę. Także muszę powiedzieć, że ekipa tutaj dosyć mocno mnie wspierała i muszę powiedzieć, że bez Jacka Solekiewicza, naszego montażysty, ten film wyglądałby zupełnie, zupełnie inaczej. Także ekipa to raz, ale też czas, w którym ten film realizowaliśmy, miał swoje znaczenie. Po pierwszej emisji serii pojawiły się takie głosy, sam odbierałem takie listy od widzów, że wy tą swoją serią to próbujecie powrócić do dyskusji na temat przywrócenia kary śmierci. Myślę, że tak. To zresztą pojawiło się w bodajże ostatnim odcinku, gdzie rozmawiamy z księdzem Markiem Lisem. To jest człowiek, który zajmuje się problematyką śmierci, etyki, odpowiedzialności w kinie. Bardzo ciekawa rozmowa, ale nie zdążyliśmy tego rozwinąć.
Myślę, że może będzie szansa, że rozwiniemy ten wątek w drugiej serii, która jest planowana, bo to jest temat, który zwłaszcza dzisiaj, teraz, kiedy trwa wojna, myślę, że jest dla nas czymś fundamentalnym. Czy osoba, która zabija drugiego człowieka, bezbronnego, tak jak w przypadku Karola Kota, tak jak w przypadku trwającej wojny za naszą granicą, to są przecież cywile przede wszystkim, czy taka osoba powinna resztę życia spędzić w komfortowych warunkach, odbywając karę dożywotniego więzienia, czy też zostać ukarana w inny sposób. To jest temat, myślę, do pociągnięcia dalej. My go ledwie dotknęliśmy. W większości odcinków pojawia się taki motyw, że gdyby ten proces odbywał się dzisiaj, to kto wie, już pomijam kwestię kary śmierci, ale kto wie, jaki zapadłby wyrok. Tamte 40-50 lat temu, w przypadku Karola Kota to jest 50 lat od wyroku. Więcej, 55 lat, że ten poziom wiedzy, zwłaszcza na temat ludzkiej psychiki, był taki, że dzisiaj by się pewnie wiele z tych rzeczy nie obroniło. Na pewno tak i myślę, że dzisiaj ten wyrok to byłoby 15, 10. Myślę, że taki. Skoro już zdradziłeś sam, ja nie musiałem tego robić, to na koniec przyznaj się to, o czym będzie druga seria? Jakieś nazwiska? Jakieś szczegóły? Nic nie powiesz? To znaczy, mamy już wybranych bohaterów. Dobre słowo. Ale to jest ogrom pracy i czekamy na rozwój wydarzeń, co będzie dalej z tym projektem. Muszę powiedzieć, że to będą głównie lata 60., 70. Skończymy tuż po transformacji, czyli to będą lata 90., ale jeszcze zacznie się ta historia w latach 80. I to są równie mroczne historie, równie dyskusyjne też sprawy. Mało znane, tyle mogę powiedzieć. Bardzo mało znane, bo tutaj jednak to był top, można powiedzieć, taki wikipedyjny. Natomiast to, co planujemy, to, co chcielibyśmy zrobić, to jednak będą takie postaci z drugiego, trzeciego sortu. Ale nie mniej interesujące. Bardzo. Potrzymamy za słowo i czekamy niecierpliwie. Piotr Litka, dziękuję. Filmu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.